2 października 31-letni pedofil recydywista po 4,5 roku opuścił zakład karny w Sztumie. Zgodnie z wyrokiem sądu Bartosz K. po odbyciu kary miał leczyć się w ośrodku ambulatoryjnym, aby uczestniczyć tam w psychoterapii. Przed zakończeniem kary na wniosek administracji zakładu karnego został on objęty opieką kuratorską. Kurator zobowiązał skazanego, aby ten udał się do ośrodka terapeutycznego wskazanego przez sąd. Bartosz K. bez żadnego nadzoru udał się do Grudziądza, gdzie kilka godzin po opuszczeniu murów więzienia dopuścił się jeszcze gorszego przestępstwa niż za które był wcześniej skazany. Mężczyzna zgwałcił 9-letniego chłopca, który do dziś przebywa w szpitalu. Małgorzata Sornowska, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Sztumie. Bartosz K. odbywał karę w Zakładzie Karnym w Sztumie za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości oraz wolności. Bartosz K. przebywał w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonym umysłowo. Co zakład karny w Sztumie zrobił, aby po wyjściu ten osadzony nie stwarzał zagrożenia dla otoczenia? Jak on był zabezpieczony po wyjściu właśnie za tą bramę zakładu? Przed opuszczeniem przez skazanego zakładu karnego administracja jednostki penitencjarnej za zgodą skazanego wystąpiła o opiekę kuratorską dla tego skazanego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka penitencjarna powiadomiła właściwe organa policji stosowne do miejsca pobytu skazanego. Pani rzecznik, przepisy przepisami, ale czy tutaj ta nadgorliwość właśnie nie byłaby wskazana, wręcz nawet wymagana, żeby zastosować wszystkie możliwości środki do tego, żeby ten osadzony nie stwarzał zagrożenia. On opuścił zakład karny, a po kilku godzinach zgwałcił 9-letnie dziecko, czyli jednak to wskazuje na to, że ten człowiek nie był odpowiednio pilnowany. Mimo wyroków, o którym pani wcześniej mówi, wy jako jednostka, która pracowała z nim na co dzień, przecież mogliście wystosować odpowiednie pisma i prośby, żeby po wyjściu jednak on miał odpowiednią opiekę. Ten skazany opuścił zakład karny, był osobą, która już odbyła orzeczoną karę i sąd zastosował środek zapobiegający po zakończeniu kary. Pani rzecznik, czyli zakład karny w Sztumie nie mógł zrobić nic więcej, żeby wnioskować jeszcze o większy nadzór nad tą osobą? Zakład karny zrobił wszystko, co było zgodne z obowiązującymi procedurami. Ale ja pytam, czy mógł zrobić jeszcze więcej? Zrobiliśmy to, co było możliwe w tej sytuacji. Czyli sądu ani policji wtedy nie było można poinformować o tym, że on drugiego wychodzi, że jeszcze byłaby może wskazana dodatkowa ochrona? Właściwy organ policji został powiadomiony o zakończeniu kary przez tego skazanego, kiedy opuścił zakład karny. Kiedy opuścił, czyli wcześniej nie było przed jego opuszczeniem, że 2 października on z zakładu karnego wyjdzie. Zakład karny dokonał wszelkich procedur, które są wynikające z obowiązujących przepisów. Po raz kolejny spotykamy się z nieudolnością polskiego systemu karnego. Instytucje, które miały chronić społeczeństwo przed Bartoszem K., nie zdały egzaminu. Mimo że czynności miały być wykonywane zgodnie z procedurami, to jednak znowu coś zawiodło i doszło do kolejnej tragedii. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.